Zaczynamy jednak oczywiście od aktualności. Tylko w tym miesiącu 9 tysięcy kobiet przerwało ciążę w Polsce, mówiła wczoraj szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska i apelowała, żeby zacząć mówić o kobietach, bo wszyscy mówią o płodach, interesują się jajnikami, lekarzami, ginekologami i co mają do powiedzenia sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj, jak Państwo doskonale wiedzą, odbyła się przeniesiona z marca debata o ustawach nowelizujących prawo aborcyjne. Przypomnę, projekty są cztery. Dwa złożyła Lewica, po jednym Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. O dalszych losach tych projektów Sejm zdecyduje dzisiaj około godziny 14. W klubach nie ma dyscypliny głosowania w tej sprawie. Jeden z prominentnych polityków PSL zapowiedział już podobno, że zagłosuje przeciwko wszystkim czterem projektom, łącznie z projektem swojego własnego klubu. Ale w Trzeciej Drodze są też osoby gotowe głosować tak, by wszystkie projekty przeszły do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej. Tymczasem prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Poinformowała o tym wczoraj Agnieszka Pomaska. Ma ono dotyczyć wynagrodzeń dla zarządu koncernu, które mogły naruszyć zasady tzw. ustawy kominowej. Śledztwo to było za czasów upolitycznionej prokuratury umorzone, zwróciła uwagę posłanka Koalicji Obywatelskiej. Sprawa domniemanych nielegalnych dodatków do pensji pobieranych przez Daniela Obajtka była podjęta przez posłów koalicji już w zeszłym roku. Politycy ujawnili wówczas, że zarząd Orlenu w samym 22 roku wypłacił sobie nielegalne wynagrodzenie o łącznej wysokości 6 700 000 zł. Daniel Obajtek zarobił o 1 000 000 zł ponad ten limit, a władze Orlenu dostały w sumie o 11 000 000 zł za dużo. Nie uprzedziłam Państwa, żeby Państwo usiedli, jeśli stoją. No ale mam nadzieję, że już są Państwo przyzwyczajeni do tego, że takie informacje coraz częściej niestety pojawiają się w naszym programie. Członkowie zespołu do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości złożyli wczoraj zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłego ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Chodzi o blokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Działając na szkodę interesu publicznego, nie dopełnili swoich obowiązków przez doprowadzenie do niezłożenia wniosku do Komisji Europejskiej o wypłatę środków KPO i zwiększenia odporności, bo tak to dokładnie się nazywa, a także poprzez opóźnienie blokowanie reformy wymiaru sprawiedliwości doprowadzili do nałożenia na Polskę kary w wysokości około 556 milionów euro, co daje 2,5 miliarda złotych, za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To czytamy w zawiadomieniu złożonym m.in. przez Romana Giertycha. Na te wszystkie tematy i więcej w dzisiejszym programie startujemy. 6 godzin, drodzy Państwo, trwała wczorajsza debata nad prawem aborcyjnym. Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga, Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście wszyscy przedstawiciele wszystkich tych klubów zabierali wczoraj głos. Zabierała głos także ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra Katarzyna Kotula, czyli przedstawicielki Lewicy. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska prezentowała projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, złożony przez grupę posłów KO, który zakłada, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. Czyli tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Politycy zabrali kobietom wolność. Taki był przekaz od Koalicji Obywatelskiej. Dodatkowo podkreślano, że aborcja była, jest i będzie. Podziemie aborcyjne było, jest i będzie, ale będzie zdecydowanie mniejsze i zdecydowanie bezpieczniej będą mogły czuć się kobiety, jeżeli to państwo nie będzie uciekać od odpowiedzialności w sprawie uregulowania tych kwestii. Oczywiście Koalicja Obywatelska głosuje dzisiaj za skierowaniem wszystkich czterech projektów do dalszych prac. Lewica oczywiście między innymi głosem Anny Marii Żukowskiej mówiła o tym, że kobiety przerywają ciążę, bo chcą, bo to jest ich decyzja, która dotyczy wyłącznie ich ciała. Płodu nie da się przeszczepić do innego ciała. Tak mówiła Anna Maria Żukowska i dodawała, że za każdym razem ciąża obciąża organizm kobiety, to jej organy pracują na rzecz płodu, to ona może przeżywać różne stany emocjonalne związane z ciążą. 9 tysięcy kobiet miało przerwać ciążę w ostatnim miesiącu w Polsce. Przerwanie ciąży, podkreślano, nie jest czynem zabronionym, jest dozwolone, jest legalne, ale paradoksem polskiego prawa jest to, że pomoc w czynie, który nie jest zabroniony, jest karana 3 latami bez
bezwzględnego pozbawienia wolności. To jest bardzo surowa kara. Chodzi o tak zwane pomocnictwo, rzecz jasna. I to jest drugi projekt lewicy. Ja tylko Państwu przypomnę, że chodzi nie tylko o liberalizację do 12 tygodnia, ale także o depenalizację, dekryminalizację, jak to się mówi, pomocnictwa w aborcji. Głos Trzeciej Drogi, oczywiście troszkę w rozkroku. Większość posłanek Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego deklaruje, że jest zwolenniczkami liberalizacji ustawy aborcyjnej do 12 tygodnia, no ale muszą oczywiście bronić także pomysłu swojego klubu w sprawie referendum. Agnieszka Buczyńska z Polski 2050 mówiła, że należy przywrócić możliwość przerywania ciąży ze względu na wadę płodu. Koniec ze zmuszaniem kobiet do heroizmu, czyli powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego z początku lat 90. Problem jest w części bardzo konserwatywnych posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Słyszeli Państwo na początku programu, że oni zapowiedzieli, że w ogóle wszystkie projekty będą chcieli od razu odesłać do kosza, tak żeby było obywatelsko, społecznie i żeby można było dyskutować, jak to w demokracji bywa, prawda? Z lekką ironią postawię taką tezę. Głos Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji oczywiście także dość przewidywalny. Złożenie 3 wniosków o odrzucenie projektów ustaw zmieniających prawo aborcyjne, zapowiedział klub parlamentarny PiSu. Taki temat będzie zawsze budził i budzi emocje skrajne, które prowadzą do polaryzacji społeczeństwa, mówiła Józefa Szczurek-Żelazko. Zafundowano nam niesamowity chaos spowodowany nieudolnością, niekompetencją i lenistwem obecnego rządu. Jednak byłabym skłonna powiedzieć, że chaos zafundowano nam wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, po którym mieliśmy największe społeczne protesty chyba po 89 roku. Ja podaruję Państwu cytaty, które pojawiały się w tej dyskusji, powiedzmy. Były one zupełnie niemerytoryczne i nie mające nic wspólnego w dużej części z wiedzą lekarską. W związku z tym no nie będziemy tutaj, drodzy Państwo, zakłamywać rzeczywistości, szczególnie tej medycznej. Medycynę oddajmy lekarzom. Jednak byłabym skłonna do takiego postulatu, a nie politykom prawej strony sceny politycznej. Zresztą którejkolwiek ze stron. Słuchajmy lekarzy w tych kwestiach. Aborcyjne referendum Trzeciej Drogi, drodzy Państwo, może być zablokowane, okazuje się. Zapowiadany przez PSL i Polskę 2050 wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego oczywiście miał towarzyszyć całej tej dyskusji, ale nie został złożony na razie, bo kluby Trzeciej Drogi, uwaga, nie mają do jego złożenia wystarczającej liczby podpisów. Brakuje zaledwie kilku, no ale okazuje się, że koalicjanci nie pomagają. Nic dziwnego, Koalicja Obywatelska i Lewica od początku mówiły, że pomysł referendum w tej kwestii jest po prostu bezsensowny i jest wyrzucaniem publicznych pieniędzy w błoto. Rzeczywiście wciąż nie mamy jeszcze potrzebnej liczby głosów, przyznaje niechętnie zapytany wprost jeden z liderów Trzeciej Drogi. Koledzy z koalicji tym razem nam nie pomogli, a o pomoc z innej strony ani nie zabiegaliśmy, ani się jej nie spodziewaliśmy. No i teraz, drodzy Państwo, sytuacja wygląda następująco, że do możliwości złożenia wniosku w sprawie referendum obu klubom, czyli i Polsce 2050 i PSL-owi, brakuje choć się zaledwie kilku podpisów, których nie chcą złożyć posłowie jakiegokolwiek innego ugrupowania. No i klops, nie wiadomo, co dalej z referendum w tej sprawie. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o temat aborcji, drodzy Państwo, bo inne bardzo ważne rzeczy dzieją się w Polsce. Premier Donald Tusk spotkał się wczoraj między innymi z szefem Rady Europejskiej, a także kilkorgiem innych europejskich polityków, z którym rozmawiał na temat strategii Unii Europejskiej na najbliższe lata. Podkreślił jeszcze przed spotkaniem w Warszawie w sprawie agendy strategicznej Unii Europejskiej, że Europa musi stać się najsilniejszym podmiotem politycznym na świecie. Charles Michel, szef Rady Europejskiej, brał udział między innymi w tym spotkaniu i wymieniał kwestie bezpieczeństwa i obrony oraz silnych fundamentów ekonomicznych. Pojawił się oczywiście temat Ukrainy. Musimy ją wspierać tak, jak jest to możliwe. Musimy rozwijać nasze zdolności obronne, naszą gotowość obronną. Musimy więcej inwestować w obronę. Musimy wspierać europejską bazę przemysłową. Wydaje się więc, że Unia Europejska powoli, ale budzi się z tego letargu i że rzeczywiście coraz więcej mówi się może nie o wspólnych zbrojeniach, ale jednak o wspólnym przemyśle.
zbrojeniowym, który w dzisiejszych czasach jest bardzo, bardzo potrzebny. Donald Tusk podkreślał, że jeżeli chcemy pomóc całej Europie, musimy wspólnie, a nie sama Polska, pomóc Ukrainie tak, jak jest to możliwe. Europa musi myśleć jeszcze aktywniej, jak pomóc takim krajom jak Polska czy Estonia. Jeśli jesteśmy jedną Europą, to znaczy, że wojna jest u naszych bram, podkreślił Donald Tusk i dodał, że trzeba szukać w tej kwestii niestandardowych rozwiązań, że Unia powinna uznać potrzebę obrony swojego terytorium i ochrony swoich granic za priorytet, żeby cała Unia, nie tylko Polska, uznała potrzebę obrony naszego terytorium, ochrony granicy, kontroli na granicy jako europejski priorytet. To jest dokładny cytat z premiera Donalda Tuska. O tym, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zarobków zarządu Orlenu, już Państwu wspominałam na początku programu, ale widzę, że wielu z Państwa dopiero teraz do nas dołącza. W związku z tym przypomnę, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie byłego prezesa Daniela Obajtka. Sprawa ma dotyczyć wynagrodzeń dla zarządu koncernu, które mogły naruszyć tak zwane zasady ustawy kominowej. Śledztwo, no, próbowali, a właściwie zawiadomienie w tej kwestii posłowie koalicji składali już w zeszłym roku, no ale prokuratura oczywiście z biegu je umorzyła, w ogóle nie wszczęła, nie zainteresowała się tą sprawą. No a chodzi o grube pieniądze, drodzy Państwo, bo politycy ujawnili wówczas, że zarząd Orlenu tylko w 2022 roku, tylko w 2022, o teraz mogę Państwa uprzedzić, żeby Państwo usiedli, wypłacił sobie nielegalnie wynagrodzenia o łącznej wysokości 6 700 000 zł. No i to są tego typu pieniądze, ale to nie wszystko, bo okazuje się, że Orlen za czasów Daniela Obajtka stracił 1 600 000 000 zł przez szwajcarską spółkę z bardzo prostego powodu. Zapłacono za ropę, której nigdy nie otrzymano. 1 600 000 000 zł. Zespół Romana Giertycha ponadto składa zawiadomienie na Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobrę w sprawie niedociągnięcia kwestii Krajowego Planu Odbudowy, a właściwie zaniechania w ogóle próby wypłacania tych pieniędzy poprzez to, że nie złożono wniosku o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Więc tutaj zespół do spraw rozliczania PiS-u także aktywny składa zawiadomienie w sprawie niedopełnienia urzędniczych obowiązków, o w ten sposób nazwijmy to roboczo. A tymczasem Prawo i Sprawiedliwość rusza z kampanią europejską. Do końca przyszłego tygodnia PiS zamierza ustalić większość kandydatur na listach wyborczych do Europarlamentu. Podczas narad powstają podobno już jakieś zręby kampanii. Sztabowcy mają wykorzystać między innymi temat paktu migracyjnego i inne elementy polityki Unii Europejskiej. Znów zgodnie z przewidywaniami mają zagrać te wątki antyunijne. Jednym z głównych tematów na pewno będzie pakt migracyjny, który chcą nam narzucić elity brukselskie. Tusk wie, że większość Polaków jest przeciwna relokacji, a antyimigranckie nastroje rosną i są uzasadnione. Dlatego teraz tak gorliwie wzbrania się przed paktem, twierdzi rozmówca portalu WP z Nowogrodzkiej, ujawniając tym samym oczywiście strategię poniekąd dość spodziewaną Prawa i Sprawiedliwości. No, ciekawe, czy ta strategia nie runie, jeżeli ktokolwiek zacznie przypominać, że za zapisy paktu migracyjnego współodpowiedzialny jest rząd Mateusza Morawieckiego, bo to za jego czasów treść tego paktu była negocjowana, teraz był wyłącznie głosowany. No, taka sytuacja. Drodzy Państwo, u nas w studiu już za chwilę pani profesor Ewa Marciniak i pan profesor Łukasz Młyńczyk. Zapraszam na to spotkanie. Wiele z Was nie odrobiło lekcji o prawach kobiet. Bo przecież kobiety w Polsce wciąż są w bardzo niebezpiecznym momencie. Kobiety w Polsce nadal są uwięzione w strachu, w przymusie i w zakazach. Kobiety w Polsce nadal skazane są na podziemie aborcyjne, na pomoc jedynie organizacji pozarządowych i na pomocy samych siebie. Bo państwo zawodzi, bo politycy zabrali kobietom wolność. Matka, która dokonuje aborcji, nie przestaje być matką. Jeżeli dokonujesz aborcji, pamiętaj, stajesz się matką dziecka martwego. Ale przecież dziecko to nie tylko matka. Dziecko to ojciec. Więc pamiętajcie, panowie, którzy tak niby walczycie o prawa kobiet, że jeżeli zabijesz swoje dziecko, nie przestajesz być ojcem. Stajesz się ojcem dziecka martwego. Radykalny feminizm, próbując wyrwać kobiety z rąk mężczyzn, oddaje im niebywałą przysługę. Popieranie aborcji przez mężczyzn to dla nich doskonałe rozwiązanie, pozbawione wad.
bo pozwala zdjąć z nich 100% obowiązku i 100% odpowiedzialności. Jeśli kobieta chce być w ciąży, to zrobi wszystko, żeby w niej być. Ale jeśli nie chce być w ciąży, to też zrobi wszystko, żeby w niej nie być. Państwo nie może dzisiaj udawać, że aborcji nie ma, bo aborcje były, są i będą. I państwo musi zrobić wszystko, żeby aborcja była bezpieczna, dostępna, legalna i żeby odbywała się w odpowiednich warunkach. Państwo musi też zrobić wszystko, żeby aborcja była darmowa, bo aborcja to zwykły zabieg albo świadczenie medyczne, które powinno być kobietom gwarantowane.